Dzień dobry. Nazywam się Dawid Wiącek. Witam Państwa bardzo serdecznie na webinarze zorganizowanym przez Warszawskie Centrum Okulistyczne LiberMedic, klinikę profesor Iwony Grabskiej-Liberek. Ponieważ po naszym ostatnim webinarze, na którym opowiadaliśmy o stożku rogówki, o możliwościach leczenia, otrzymaliśmy od Państwa bardzo dużo pytań w trakcie webinaru, jak także po tym webinarze, ponieważ nagranie webinaru jest cały czas dostępne na YouTubie, więc możecie, jeżeli dla tych Państwa, którzy jeszcze go nie widzieli, zachęcam, żeby na profil naszej kliniki obejrzeć ten webinar. Postanowiliśmy nagrać kolejny, w którym odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. Na pytania odpowiadać będzie pani profesor Iwona Grabska-Liberek oraz pan doktor nauk medycznych Łukasz Kołodziejski. Witamy Państwa. No już trochę z Was dołączyło, więc myślę, że możemy zaczynać. Na początku pani profesor, szybkie przypomnienie, co to jest stożek, jak diagnozujemy. Bardzo proszę pani profesor. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym przypomnieć pokrótce, co to jest stożek rogówki. Przepraszam, że trochę syplenie, ale założyli mi aparat niestety, więc przepraszam za moje syplenienie. Niemniej jednak wiedza pozostała ta sama. To jest ektazja rogówki, czyli takie uwypuklenie rogówki, które postępuje w miarę upływu czasu, dając astygmatyzm duży, dając zaburzenie widzenia w postaci dwojenia, w postaci rozmazywania się obrazów, dochodzi do ścieńczenia rogówki, czasami aż tak dużego, że następuje tak zwany ostry stożek rogówki z bólem, z bardzo dużym pogorszeniem widzenia. I do tego nie chcemy dopuścić, a są metody, którymi można to zrobić. Także jest to takie stożkowate uwypuklenie części rogówki. Czy coś jeszcze byście dodali? Dziękujemy bardzo pani profesor za wyjaśnienie. Myślę, że możemy przejść do kolejnych pytań. Szczegóły na temat stożka rogówki są dostępne w naszym pierwszym webinarze, który cały czas jest dostępny na portalu YouTube. Także zapraszamy Państwa, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał. No i oczywiście przypominam, że w trakcie naszego webinaru możecie Państwo zadawać pytania. Proszę je zadawać na czacie. Pod koniec, jeżeli pytania Państwa nie znajdą się, jeżeli w trakcie webinaru nie będziemy odpowiadać na Państwa pytania, na koniec wybierzemy najczęściej zadawane pytania, najciekawsze i odpowiemy na nie. Oczywiście postaram się odpowiedzieć na każde pytanie, które Państwo zadacie, także śmiało proszę zamieszczać swoje pytania na czacie. Teraz przejdźmy do pytań. I bardzo proszę doktora nauk medycznych Łukasza Kołodziejskiego o odpowiedź na pytanie, dlaczego po crosslinkingu ze zdjętym nabłonkiem widzenie jest nieostre. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Odpowiedź jest zawarta już w tym pytaniu, dlaczego nieostre widzenie jest w crosslinkingu ze zajmowanym nabłonkiem. Otóż główną przyczyną tego nieostrego widzenia jest właśnie usunięcie nabłonka w trakcie zabiegu. Ten nabłonek usuwamy po to, żeby ułatwić, umożliwić lepszą penetrację riboflawiny, czyli witaminy B2 do zrębu rogówki. Po czym następuje naświetlanie tej rogówki promieniowaniem ultrafioletowym, zabezpieczenie rogówki soczewką kontaktową i następnie przez okres kilku dni dochodzi do regeneracji nabłonka rogówki. Jest to taka tkanka, która ulega samoistnej regeneracji. Trwa ona najczęściej do kilka dni, do pięciu, do tygodnia nawet. I właśnie ten proces gojenia, proces regeneracji powoduje to, że widzimy nieostro, może być widzenie przez mgłę. I warunkiem takiego ostrego i przejrzystego widzenia jest to, żeby ta właśnie warstwa między innymi
nabłonek rogówki i wszystkie pozostałe warstwy rogówki miały swoją odpowiednią formę, odpowiednią funkcję zachowaną i żeby nie było w nich żadnych patologii, żeby to ostre widzenie było zachowane. Myślę, że w całości odpowiedziałeś na to pytanie. Nie mam nic do dodania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za odpowiedź. Także zapraszam do zadawania pytań raz jeszcze i możemy przejść, myślę, już do kolejnego pytania. A kolejne pytanie dotyczy soczewek kontaktowych i tego, czy do poprawy ostrości widzenia wystarczą soczewki. Oczywiście storzek rogówki powoduje znaczne pogorszenie ostrości wzroku, zwłaszcza ten zaawansowany storzek. I korekcja samymi okularami często jest dla pacjentów niesatysfakcjonująca, ponieważ astygmatyzm jest nieregularny, a soczewkami okularowymi skorygować astygmatyzmu nieregularnego nie możemy. Tutaj zdecydowanie lepszym rozwiązaniem są soczewki kontaktowe. I jeżeli mówimy o stożku, najczęściej myślimy o soczewkach kontaktowych twardych, dlatego że soczewki kontaktowe miękkie są zarezerwowane dla pacjentów jedynie z bardzo niewielkim stopniem zaawansowania stożka rogówki, ponieważ rogówka w stożku jest tak nieregularna, że te miękkie soczewki po prostu by spadały, nie utrzymywałyby się w swojej pozycji. Natomiast twarde soczewki kontaktowe zdecydowanie lepiej poprawiają jakość widzenia od okularów i wyróżniamy kilka rodzajów twardych soczewek kontaktowych. Mogą to być zwykłe rogówkowe soczewki oraz soczewki skleralne czy miniskleralne oraz soczewki hybrydowe, czyli takie, które łączą w sobie miękki, tak jakby miękką część, która przylega do oka, miękki kołnierzyk i twardą część, która tworzy taką strukturę nad rogówką. Soczewki twarde wygładzają powierzchnię rogówki i powodują zmniejszenie aberracji światła. Światło, które wpada do oka przez rogówkę, ma większe szanse na to, żeby zogniskować się w jednym punkcie na siatkówce, dlatego to widzenie jest lepsze. Także udzielając już krótkiej odpowiedzi, tak, soczewki kontaktowe twarde zwłaszcza poprawiają jakość widzenia w stożku rogówki, ale nie możemy zapomnieć o tym, że soczewki kontaktowe nie zatrzymują progresji stożka rogówki. Więc przede wszystkim należy wykonać crosslinking, zabieg, który ma udowodnioną największą skuteczność w powstrzymywaniu progresji, a dopiero później możemy myśleć nad metodami, jak poprawić jakość widzenia i jedną z tych metod są właśnie soczewki kontaktowe twarde. W dalszej części webinaru powiem coś więcej na temat soczewek miniskleralnych twardych. Może ja tylko dodam jeszcze, że soczewki miękkich jako takich no, zwykle się nie czuje na oku. Te typowe twarde soczewki pacjenci czują na oku i niechętnie je noszą. Natomiast te soczewki miniskleralne są to ostatnio jakby na topie i takie, zresztą Dawid jeszcze będzie mówił, które najbardziej pacjenci tolerują i bardzo dobrze korygują oczywiście w pewnych stadiach astygmatyzm. Także proszę pamiętać, że twarde mocno się czuje, miniskleralne dużo mniej, no miękkie najmniej, tylko że te, tak jak powiedziałeś, miękkie soczewki, astygmatyczne soczewki korygujące astygmatyzm, to tylko początkowe stadia stożka. Trzeba też pamiętać, że jest teoria mówiąca o tym, że soczewki właśnie twarde, które tam szorują po twarde i miękkie, ale bardziej twarde, które szorują po rogówce, mogą być także przyczyną progresji stożka, bo cały czas szorują po nabłonku i mogą powodować uaktywnienie się enzymów proteolitycznych, takich, które powodują rozluźnienie wiązań kolagenowych w rogówce. Widzę, że pytania się też pojawiają na czacie. Proponuję, że wszystkie te pytania na czacie odpowiemy po webinarze, ponieważ te, które dostaliśmy od Państwa, teraz chcemy wyczerpać, a te, które będą na czacie, będziemy odpowiadać już po zakończeniu tych pierwszych pytań. Dziękuję.
Dziękuję Pani Profesor. Przejdźmy teraz do kolejnego pytania. I kolejne pytanie dotyczy crosslinkingu. Czy warto zrobić crosslinking? I bardzo proszę Panią Profesor kilka słów na ten temat. Może nie czy warto, bo to pytanie jest takie było zadane, ale to jest jakby już obligatoryjne, że należy zrobić crosslinking, jeżeli u dzieci wraz z rozpoznaniem stożka, u starszych osób tak koło 30 można już sprawdzić, czy ten stożek poczekać i zobaczyć, czy on ulega progresji. Natomiast jeżeli jest progresja, to nawet nie mamy się co zastanawiać nad crosslinkingiem, tylko należy go jak najszybciej wykonać, żeby zatrzymać rogówkę w stadium no, jak najwcześniejszego tego stożka. Proszę pamiętać, że crosslinking jest bardzo skuteczną metodą. Oczywiście zależy, czy jest wykonany także, czy z nabłonkiem, czy bez nabłonka. Dzieci lepiej tolerują crosslinkingi wykonane z pozostawieniem nabłonka. Te crosslinkingi można powtarzać. W związku z tym tutaj dla każdego pacjenta jakby indywidualnie podchodzimy. Wszystko zależy od szybkości progresji, wielkości stożka. Natomiast bezwzględnie pytanie, czy warto, to, no to jest absolutnie trzeba wykonać, więc oczywiście warto. Też jest, proszę pamiętać, że nie u wszystkich pacjentów uzyskujemy od razu stabilizację, ale także są tacy pacjenci, u których trzeba powtórzyć ten zabieg. I to jest dopuszczalne. Kiedyś myśleliśmy, że nie można powtarzać, okazało się, że absolutnie można powtarzać. W związku z tym zależy zacząć od crosslinkingu, jeżeli jest taka możliwość. Chyba że, a to będziemy później mówić o tym, o pierścieniach, to też wytłumaczę dlaczego. Wydaje mi się, że nie dyskutujemy czy, ale w którym momencie należy wykonać crosslinking. Czy coś jeszcze, Łukasz, masz do dodania? Ja tylko chciałem dodać tyle, że musimy pamiętać, że zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć, czyli najpierw lepiej, wychodzimy z takiego założenia, że lepiej zrobić ten crosslinking u osób, u których wiemy, że jest u nich wysokie ryzyko progresji choroby i zawczasu wykonać zabieg, niż po prostu czekać na progresję i dopiero wtedy działać. Im dłużej działamy, im dłużej czekamy, im większy jest stopień zaawansowania stożka, potem niestety mamy coraz mniejsze pole manewru w leczeniu i możemy uzyskać coraz gorszy efekt. Może ja odpowiem, bo to jest pytanie też o crosslinking. Mam 38 lat, stożek zaawansowany, zdiagnozowany 20 lat temu. Czy jest jeszcze sens robić taki zabieg? Ponoć sam stożek z wiekiem się stopuje. Tak, 38 lat to już może być taka sytuacja, że ten stożek jest już stabilny, bo z wiekiem ta rogówka sama w sobie twardnieje. A zdiagnozowany 20 lat temu, no 20 lat temu jeszcze nie było takich możliwości. Wszystko zależy, jak pan widzi, czy nie ma progresji, bo progresja w tym wieku też może być, ale rzadziej. Dobrze jest przyjechać, zrobić mapy, czy porównać z mapami, które były kiedyś, chociaż to nie do końca jest porównywalne, nie wszystkie aparaty można porównać ze sobą. To jest jedna rzecz, a druga, być może można panu pomóc jeszcze w widzeniu dodatkowo, mimo tego, że jest ten stożek zaawansowany. Myślę jeszcze, że można tutaj powtórzyć, dodać, że no crosslinking jest jedyną metodą, która ma udowodnione powstrzymanie progresji stożka rogówki. Tutaj między innymi też Łukasz, ty prowadziłeś badania, prawda? Porównywałeś pierścienie, wszczepienie pierścieni do przeprowadzania crosslinkingu.
Tak, to prawda. Storzy krogówki jest w tym momencie jedyną metodą, która ma udowodnione wieloma badaniami klinicznymi, udowodnione właściwości hamujące crosslinking, hamujące progresję stożka rogówki. I rzeczywiście w swojej pracy doktorskiej porównywałem różne metody, między innymi właśnie crosslinking, wszczepianie pierścieni śródrogówkowych, zabiegi łączone, crosslinking z pierścieniami, crosslinking z korekcją laserową. I również te badania pokazały, że wszędzie w tych grupach, w których został zastosowany crosslinking, nastąpiło zahamowanie progresji stożka rogówki. Natomiast w metodach w grupie, gdzie były zastosowane tylko i wyłącznie pierścienie, ta progresja była obecna. Te badania, jeżeli mogę dodać, te badania, które były wykonywane, wykonywałam te zabiegi chirurgiczne, które potem Łukasz oceniał i staraliśmy się skonstruować tak pracę doktorską, żeby właśnie porównać kilka typów procedur. I mając do dyspozycji, to były, trzeba jeszcze wspomnieć, że to były crosslinking ze zdejmowanym nabłonkiem, bo to było no już jakiś czas temu. Wtedy jeszcze nie było tak skutecznych metod, bardziej skutecznych metod niż teraz bez zdejmowania nabłonka. I rzeczywiście potwierdziły się nasze badania w tym, co opisywano w różnych czasopismach. Z tym, że nasza praca jest o tyle innowacyjna, że porównywaliśmy wszystkie rodzaje procedur, natomiast tym, co było publikowane, porównywali no, tylko jedną z drugą, a nie w trzech czy czterech wariantach. Także dziękuję Łukasz, że podjąłeś się zrobienia tego doktoratu na tym materiale. To nam jeszcze udowodniło skuteczność tych metod. Dziękuję bardzo. Tutaj jest jeszcze takie, poczekaj, może od razu pytanie, jaka musi być grubość rogówki minimalna przy crosslinkingu? To jest 400 mikronów, proszę pamiętać, bo jeżeli jest niżej, sama ryboflawina, nawet po zakropleniu, znaczy UV po zakropleniu, nasączeniu rogówki ryboflawiną, może penetrować do 300 mikronów, oczywiście w małej dawce, ale do 300 mikronów. W związku z tym, jeżeli to jest niżej, może być uszkodzona część śródbłonka, czyli wewnętrznej części rogówki. Dodam tylko, że w przypadku crosslinkingu, w którym nie zdejmujemy nabłonka rogówki, ta grubość może być troszeczkę mniejsza, no możemy zejść nawet do 350 mikronów. Natomiast również przygotowujemy się do wprowadzenia w naszej klinice nowego protokołu zabiegu crosslinking, w którym będziemy mogli leczyć z rogówki, które mają mniej niż 400 mikronów i są to po prostu, to jest protokół, który wykorzystuje po prostu mniejszą energię do naświetlania rogówki, także to będzie niedługo nowość w naszym ośrodku. Dobrze, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. I jeżeli mówimy o procedurach łączonych, myślę, że warto przejść do kolejnego pytania, które było zadawane bardzo często i informacje na ten temat. Pacjenci bardzo często szukają informacji na ten temat, a mianowicie crosslinking i laserowa korekcja wzroku. Czy można, kiedy można, czy w ogóle wykonuje się taką procedurę? Bardzo proszę doktora Kołdziejskiego o odpowiedź. Tego typu procedura jest jak najbardziej wykonywana. Również wykonujemy procedurę łączoną laserowej korekcji z crosslinkingiem w LiberMedic. Musimy pamiętać, że laserowa korekcja w stożku rogówki jest bardzo takim skomplikowanym zagadnieniem i do tego, i do którego trzeba podejść z bardzo dużą ostrożnością i z bardzo dużą uwagą, ze względu na to, że sam laser może powodować
progresję, może nasilać progresję stożka rogówki. Dlatego nigdy w stożku rogówki nie wykonuje się zabiegu, w którym wykorzystuje się tylko i wyłącznie laser. Zawsze to musi być zabieg przeprowadzony z utwardzeniem rogówki, czyli z cross-linkingiem. I może to być zabieg, który możemy wykonać jednoczasowo podczas tego samego dnia, czyli najpierw wykonujemy korekcję laserową, później zabezpieczamy rogówkę cross-linkingiem, lub najpierw wykonujemy zabieg cross-linking, następnie czekamy kilka miesięcy, najczęściej po 6 miesiącach oceniamy efekty i wtedy, jeżeli są takie możliwości, możemy przeprowadzić zabieg laserowej korekcji już na takiej utwardzonej rogówce. Kto się kwalifikuje do takich zabiegów? Przede wszystkim są to stożki rogówki, które są w bardzo takim początkowym stopniu zaawansowania i wtedy te wyniki takiego zabiegu przynoszą najlepsze efekty. Jesteśmy w stanie bardzo często przywrócić pełną ostrość wzroku takiemu pacjentowi. Natomiast jeżeli pacjent zgłasza się z bardziej zaawansowanym stożkiem, laserowa korekcja również jest możliwa do wykonania, oczywiście pod zachowaniem pewnych warunków. Natomiast wtedy tą laserową korekcję wykonujemy nie po to, żeby zlikwidować wadę wzroku, tylko po to, żeby poprawić jakość widzenia, czyli zmniejszyć efekty wzrokowe, które towarzyszą chorobie. I między innymi może przy takim postępowaniu zmniejszyć się na przykład efekt halo, zmniejszyć się efekt rozdwojenia obrazu, rozszczepiania światła. Również w bardziej zaawansowanych stożkach możemy wykonać laser. Natomiast trzeba pamiętać, że najlepsze efekty są w momencie wykonywania takiego zabiegu łączonego, takiej procedury w stożkach mało zaawansowanych. Może dodam jeszcze tylko, że to nie jest tak, że Państwo w każdym przypadku, tak jak Łukasz powiedział, będą widzieli tak jak przed powstaniem stożka. Nie jest to możliwe. Stożek zawsze powoduje i zostaje coś tam z tego. Natomiast dużym sukcesem w właśnie bardziej zaawansowanych stożkach jest to, że się zmniejszają aberracje, czyli to dwojenie i rozszczepienie światła. Jeżeli zostanie do tego jakaś wada, to już łatwiej jest to wyrównać właśnie soczewkami, jak Dawid będzie mówił, lub okularami. Natomiast proszę nie oczekiwać, że damy nowe oczy, takie jak Państwo mieli przed rozpoczęciem, pojawieniem się stożka. Od wielu lat wykonuję też właśnie te zabiegi czy łączenia. Byłam pierwsza, która wykonała w Polsce taki zabieg i stożkiem zajmuję się od wielu lat. I mogę tylko powiedzieć, że muszą Państwo zdać sobie sprawę, że to są, każda sytuacja jest inna, każde oko jest inne. Jeżeli chodzi o przygotowanie, to tak jak robimy cross-linking tylko, to jeżeli ktoś nosi soczewki twarde, to prosimy, żeby nie zdejmował do zabiegu, ponieważ chcemy tą rogówkę mieć nieco spłaszczoną i wtedy ta rogówka jakby zyskuje dodatkowe możliwości. Natomiast jeżeli jest to laser z cross-linkingiem, to soczewki twarde trzeba zdjąć na miesiąc przed zabiegiem, bądź jeżeli mamy nadal podejrzenie, że ta wyrobówka nie wygląda tak dziewiczo jak przed założeniem soczewek, to nawet dłużej, bo korygujemy rogówkę, która możemy skorygować rogówkę, która nie jest w swoim realnym kształcie, bo jest niekształcona przez soczewki kontaktowe. Dodatkowo powiem, że właściwie jesteśmy chyba, jedynym chyba ośrodkiem, który ma tak duże doświadczenie w tej procedurze, a szczególnie, że posiadamy laser, który może korygować właśnie jakieś pozostałe aberracje po cross-linkingu. Inne ośrodki mające ten taki typ lasera nie wykonują tego, a inny ośrodek, którym
też wiele lat tam współpracowałam i tam zaczynałam swoją karierę chirurgii refrakcyjnej. Nie dysponuję takim laserem. Więc do tego, to jest już, powiem tak, dla chirurga refrakcyjnego jest to wyższa szkoła jazdy. To nie jest samo tylko crosslingowanie, to jest prostsza rzecz. Laser w przypadku stożka jest już wyższą szkołą jazdy. Tutaj pytanie do tego jest, jaki jest orientacyjny koszt zabiegu. Ja dokładnie nie pamiętam, to wszystko jest na stronie, mogą Państwo zajrzeć na stronę i popatrzeć. Nie pamiętam, jakie są. Tutaj jest jeszcze pytanie, czy zawsze z korekcją laserową crosslinking? I co jeśli crosslinking był robiony dawno, 10-12 lat temu? Uważa się, że zabieg crosslinking zabezpiecza rogówkę tak maksymalnie do 10 lat. Jeżeli wykonujemy korekcję laserową w takim oku, które już uprzednio było crosslinkowane, wszystko zależy oczywiście od tego, w jakim wieku jest pacjent, czy mamy progresję, czy tej progresji nie obserwujemy. Natomiast zawsze, jeżeli byśmy się zdecydowali korygować z samym laserem takie oko, to musimy zawsze liczyć się z tym, że do tej progresji może dojść i że wtedy musimy ponownie powtórzyć, wykonać zabieg crosslinking. Dobrze, myślę, że te inne to zostawimy sobie na... Jeszcze na koniec te pytania. Może Dawid... Tak, ja tam pilnuję czatu. Dobra. Także będziemy te pytania, które tutaj są zadane, oczywiście będziemy na nie odpowiadać. A teraz dziękuję bardzo za odpowiedź i przejdziemy do kolejnej procedury, która też wzbudza wiele kontrowersji, wiele pytań i wiele sprzecznych informacji, mianowicie pierścienie śródrogówkowe. I pytanie jest o pierścienie Majoring. Powiedzmy, że jest to nowość, różnią się trochę od pierścieni Intax. I jaka jest opinia na temat tych pierścieni? No i bardzo proszę panią profesor Iwonę Grabską-Liberego o odpowiedź. Tak, zaczynaliśmy pierścienie, przygoda z pierścieniami zaczynała się od Intaxów, czyli właściwie to były dwa lub jeden pierścień grubszy bądź cieńszy. Natomiast potem doszły pierścienie Carrara Ring, które już były trochę innego kształtu, bardziej obłe. I potem doszły pierścienie, biopierścienie, które mają, tak jak Carrara Ring, kształt obły, jeszcze bardziej obły, czyli mniej uszkadzające rogówkę, i takie pierścienie szczepiamy. I o różnej wielkości i o różnym stopniu jakby ugięcia. I teraz porównując pierścień Majoring, który jest pierścieniem okrągłym takim, wsuwanym tak śródrogówkowo w taką kieszonkę wykonaną laserem femtosekundowym centralnie, ten pierścień niestety no, nie nadaje się do wszystkich stożków. On dobrze koreluje ze stożkami centralnymi, bo pierścień na czym polega? Jeżeli szczepimy coś na obwodzie, to centrum nam się spłaszczy. I te pierścienie, biopierścienie, które, czy Carrara Ring, natomiast tak jak mówię, nowością są te bio, to one są albo większe, albo mniejsze i w rogówce w różnych konfiguracjach, jeden, dwa, mniejszy, większy, są szczepiane, wszystko w zależności od stożka, czy stożek jest centralny, czy stożek jest sutkowaty, czy stożek jest bardziej, centrum jest bardziej ku dołowi. Wszystko od tego zależy, jest to indywidualnie zupełnie podejście. No i teraz nowy pierścień 320, który ma prawie cały obwód, bo 360 jest jakby cały, prawda? On ma cały obwód, ma 320 i ten pierścień też jest tylko do specjalnych stożków.
pierścienie te z PMMA, nie tak jak Majoring, bardziej więcej zmniejszają astygmatyzm, bardziej są skuteczne niż Majoringi. Także wszystko zależy, przyznam się, że my jesteśmy za pierścieniami indywidualnie dobieranymi, bo jest więcej opcji, więcej możliwości korekcji niż sam tylko Majoring, który jest centralnie dla specjalnych stożków, tak bym powiedziała. Ja jeszcze tylko dodam, że wykonanie takiej kieszonki w centralnej części rogówki ma ogromny wpływ na samą biomechanikę rogówki i badania pokazują, że wykonanie blasera femtosekundowego może znacznie osłabić tą biomechanikę. Tego nie chcemy. Chcemy, żeby ta rogówka była jak najbardziej wytrzymała, żeby jej struktura była sztywna i twarda i żeby nie poddawała się procesom zachodzącym w stożku rogówki. W przeciwieństwie do Majoringów pierścienie Kerara Ring czy pierścienie Intax mają czy te bio, które robimy. Mają wykonywane specjalne tunele przy pomocy lasera, czyli jest tunel wykonany specjalnie pod rozmiar i pod kształt tego pierścienia, a nie cała kieszonka, która przecina strukturę środkową, tą zrąb, strukturę rogówki. Nie ruszamy słabej części, nie ruszamy szczytu stożka, bo tam jest najsłabiej, działamy na obwodzie stożka, spłaszczając go w centrum, czyli tak jak Łukasz powiedział, nie ruszamy tej najsłabszej części rogówki. Poza tym proszę pamiętać jeszcze jedno, że jeżeli wszczepiamy pierścień do rogówki, on powoduje, że w centrum jest uniesienie tej rogówki. Ta rogówka nie będzie nam się, trudności są potem ze zrośnięciem. Tutaj pozostaje taka kieszonka, taka pusta przestrzeń. W związku z tym może to prowadzić do różnych powikłań. Już nie będę opisywać jakich, żeby was nie straszyć, ale niekoniecznie, nie jest to fajne, może tak powiem. W związku z tym wszczepiając pierścienie, działamy na obwodzie stożka, tam gdzie jest ta rogówka grubsza, a nie cienka. Dzięki. Myślę, że to wszystko, wyczerpująca odpowiedź na temat zagadnienia pierścieni. I myślę, że przejdziemy do kolejnego pytania. Jeżeli poruszamy się stopniowo, zaczynając od najmniej inwazyjnych poprzez coraz bardziej inwazyjne metody leczenia stożka, no to doszliśmy do przeszczepu rogówki, na temat którego też było dużo pytań, dużo mitów. Niektórzy pacjenci uważają, że nie ma co sobie zawracać głowy z leczeniem stożka, że wystarczy zrobić przeszczep i oko będzie jak nowe. Więc bardzo proszę teraz parę słów na temat przeszczepu rogówki doktora Kołodziejskiego. Tak, proszę Państwa, często spotykam się z taką opinią, że właściwie to po co leczyć stożek rogówki, można wykonać przeszczep i oko będzie jak nowe. No jest to całkowita nieprawda. Mamy takie podejście, że przeszczep rogówki to jest taka sytuacja, to jest taka procedura, którą próbujemy uniknąć za wszelką cenę. Nie jest to nowe oko, jest to część rogówki dawcy, która nigdy nie wiemy, jak się zachowa w oku biorcy. Zawsze mamy ryzyko odrzutu, zawsze mamy ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Jest to bardzo poważna, bardzo inwazyjna operacja, która potem wiąże się z długotrwałym przyjmowaniem silnych leków immunosupresyjnych, które mogą nam właśnie obniżać odporność i wpływać na nasz stan ogólny. Poza tym nie zawsze wiemy, w jaki sposób
jakie będą wyniki takiego oka po przeszczepu, jaka zostanie wada resztkowa, jaki astygmatyzm, w zależności od tego, jaki to będzie przeszczep, jakie szwy założone. Owszem, jeżeli już do takiego przeszczepu dochodzi, mamy możliwości, podejmujemy próby poprawienia komfortu widzenia, jakości obrazu i tej ostrości wzroku. Wykonujemy zabiegi u pacjentów, którzy wcześniej kilkanaście lat temu mieli wykonywane przeszczepy i możemy wtedy u nich wykonywać zabiegi laserowej korekcji w oparciu o mapę rogówki, czyli specjalnie indywidualizowane zabiegi, których profil działania lasera jest dopasowany do kształtu oka, do kształtu rogówki danego pacjenta. Jeżeli nie laser, jeżeli nie ma takiej możliwości, żeby wykonać ten laser, również możemy stosować soczewki kontaktowe, twarde soczewki kontaktowe, soczewki hybrydowe, soczewki miniskleralne. O tym za chwilę będzie mówił więcej Dawid. Natomiast według nas przeszczep rogówki to jest ostateczność, sytuacja, w której już nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić, nic więcej pacjentowi zaproponować. No jest to bardzo poważna operacja i bardzo poważna decyzja. Proszę pamiętać, że to, co Dawid mówił, że po zdjęciu, po zagojeniu, po zdjęciu szwów, które długo są, rok, nie wiemy do końca, jaki będzie astygmatyzm. I ten astygmatyzm może zniwelować cały sukces zabiegu, czyli okej, super, stożka nie ma, ale jest duży astygmatyzm, czyli właściwie powrót do tego samego. Teraz uważa się, że przeszczep rogówki warstwowy, jeżeli nie było ostrego stożka, nie mamy uszkodzonej części rogówki od tyłu, lub drążący, czyli całość wymieniamy, to już jest ostateczność. Czyli jeżeli już nic nie możemy zrobić, niestety za późno pacjent się zgłosił, wtedy zostaje tylko przeszczep rogówki. Ja tutaj jeszcze widzę pytanie, jeszcze wróćmy na chwilkę do korekcji laserowej. Pani profesor mówiła, że istnieje ryzyko, że nie poprawi się widzenie. Nie, to nie do końca. Widzenie poprawi się, tylko proszę nie liczyć na to, że będzie takie jak wtedy, kiedy państwo nie mieli stożka. Czyli pacjenci w większości przypadków, tak, jeżeli są to wczesne stożki, to cieszą się po takim zabiegu. Oczywiście decyzja należy do nas, czy my taki zabieg wykonamy, czy pacjent się nadaje. Czy istnieje ryzyko większe niż zwykle, że korekcja plus stożek spowoduje nagłe pogorszenie stanu, wręcz pogorszenie widzenia? Ryzyko jest jak w każdej operacji. Ryzyko jest tak jak w laserowej korekcji wzroku, też istnieje ryzyko pogorszenia wzroku, ponieważ jest to około 1%, ponieważ nie do końca wiemy, jak rogówka się będzie goiła, czy nie dojdzie do jakiegoś niekontrolowanego powstawania blizny, tego nie wiemy. Natomiast tak jak mówię, w zwykłej, bo można tak powiedzieć, korekcji laserowej, zwykłej wady, też takie samo ryzyko jest. Więc czy jest ono większe tutaj? Ryzyko nie jest większe, natomiast wzrok, jeżeli nie mamy stożka i korygujemy laserem wadę wzroku, to wzrok będzie dużo lepszy niż w przypadku, gdy mamy stożek i korygujemy stożek laserową korekcją. Natomiast jeżeli są to początkowe stożki, to proszę mi wierzyć, dochodzimy często także do pełnej ostrości wzroku. Także też nie mogę powiedzieć, że to nie jest tak, ale zawsze wolę się zabezpieczyć, jakby żeby państwo byli mile zaskoczeni niż niedobrze zdumieni, że jest gorzej lub nie masz takiej poprawy. Także nigdy nie mówimy, że będziesz w 100% czy nie ma ryzyka. To jest nieprawda, to jest zupełnie nieprawda. Także tyle chciałam tylko dodać. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze jest historia pana Daniela, który podzielił się na czacie swoim przypadkiem po przeszczepie.
po którym zaczął widzieć lepiej. No i oczywiście tutaj, tak jak mówił dr Kołodziejski, te przeszczepy się wykonuje. To nie jest tak, że nikomu przeszczepu nie proponujemy i w przypadkach takich, gdzie jest duża blizna, czy ta rogówka jest ekstremalnie cienka i zagraża perforacji, przeszczep jest jedynym leczeniem, natomiast ryzyko powikłań po przeszczepie jest zdecydowanie większe niż w każdej innej procedurze. Tutaj bardzo się cieszymy, że u pana Daniela wszystko poszło w porządku, oby tak dalej. Natomiast to, tak jak właśnie Łukasz mówił, to nie, przeszczep nie jest dla pacjentów, którzy mają niezaawansowany stożek i którym można zaproponować jakieś jeszcze inne, mniej inwazyjne metody leczenia. Dokładnie, dodam tylko, że no, ja nie powiedziałem w swojej wypowiedzi, że przeszczep nigdy i dla nikogo, tylko przeszczep owszem, dla tych osób, które nie możemy już nic innego zaproponować. Dokładnie. Tak. Wiemy, jak poważna jest to operacja i z jakim ryzykiem się wiąże. No, jeżeli mamy inne możliwości, to wydaje mi się, że jednak ryzyko wykonania przeszczepu, a wykonania jakiejś innej procedury, no jest po prostu niewspółmierne do tego, czego możemy się spodziewać po przeszczepieniu. Tak jest. I tutaj jest takie, że przeszczep po przeszczepie drążącym jestem miesiąc, widzę czwartą linijkę na tablicy od góry, wcześniej tablicy widziałam 30 cm. Tak, zgoda. Tylko na razie ma pan jeszcze dwa rodzaje szwów. W związku z tym efekt, jaki będzie pan miał po zdjęciu zupełnie szwów, no nie jest do końca przewidywalny. Bardzo się cieszę też, że panu Danielowi się udało, że tutaj ten przeszczep był dobrze zrobiony i dobry materiał, udało się ten astygmatyzm, no i spowodować takiego astygmatyzmu, natomiast wiemy, co się może zdarzyć. Gdzie najlepiej zrobić przeszczep? Jest kilka ośrodków, które w Polsce wykonują taką procedurę. Ja bym nie wysyłała do Czech, ponieważ tak jak mieliśmy w zaćmie, tak samo mamy po przeszczepach w Czechach. No niestety, proszę pamiętać, że opieka, którą potem Państwo mają, no nie do końca jest zadowalająca. Jeżeli coś się dzieje, to Państwo w sumie no, tej opieki nie mają. Nie jest to tak, że jestem za tym, żeby pacjenci nasi jeździli do Czech. Nie uważam, że tam są lepiej robione przeszczepy niż ośrodki, które wykonują najwięcej przeszczepów w Polsce. Także to indywidualnie proszę traktować. To myślę, że wyczerpaliśmy temat przeszczepów i przejdziemy teraz do kolejnego pytania. I kolejnymi pytaniami, kolejną sprawą, która często pojawia się w Państwa pytaniach, jest pytanie o soczewki kontaktowe w stożku, więc rozwinę swoją odpowiedź z początku webinaru. Soczewki możemy podzielić na takie dwa główne typy, czyli soczewki miękkie oraz soczewki twarde. Soczewki miękkie w przypadku stożka tylko toryczne i tylko dla pacjentów z bardzo niewielkim zaawansowaniem stożka rogówki. Natomiast jeżeli chodzi o soczewki twarde, to możemy je podzielić tak z grubsza na soczewki rogówkowe, soczewki miniskleralne, skleralne i soczewki hybrydowe. I każda z tych soczewek poprawia jakość widzenia w stożku rogówki. Natomiast soczewki rogówkowe są najmniej komfortowe. One leżą na rogówce, pocierają rogówkę i tak jak wspominała wcześniej pani profesor, mogą wręcz w przypadkach niestabilnego stożka, w którym nie był wykonywany crosslinking, mogą spowodować progresję i jeżeli używamy tych soczewek przez wiele lat, zdarza się, że powodują takie blizny przymglenia na rogówce przez to, że po prostu cały czas leżą na rogówce i rogówka jest drażniona. Jest jeszcze jeden
poważny minus tych soczewek, na który pacjenci często zwracają uwagę. Wystarczy, że pod soczewkę dostanie się jakaś drobinka kurzu, pyłu, no i trzeba natychmiast tą soczewkę ściągnąć, przepłukać oko i założyć jeszcze raz. Zdarza się to na przykład w słoneczny, suchy dzień, kiedy idziemy ulicą, przejedzie samochód ciężarowy, jest duże zawirowanie powietrza, pacjenci właśnie skarżą się, że muszą czasami na środku ulicy ściągać sobie tą soczewkę, po prostu nie mogą wytrzymać. Tego problemu nie ma w soczewkach miniskleralnych i skleralnych. Ich zasada działania polega na tym, że nie dotykają rogówki. Między soczewką a rogówką widzimy taką, znaczy nie widzimy, tylko jest przestrzeń, którą wypełniamy albo solą fizjologiczną, albo kroplami nawilżającymi, które dodatkowo jeszcze nawilżają rogówkę. Więc pacjenci, którzy cierpią na zespół suchego oka, niejako dodatkowo w gratisie dostają bonus taki, że ten zespół suchego oka praktycznie już się nie objawia, ponieważ ten sól fizjologiczny i płyn, który jest zawarty w tej przestrzeni, cały czas nawilża rogówkę. Więc rogówka jest bezpieczna, bo nie jest dotykana przez soczewkę. Komfort noszenia jest większy i widzenie też najczęściej znacząco się poprawia. Oczywiście soczewki nie pomogą w przypadku, jeżeli mamy blizny rogówki, duże zmętnienia, wtedy, jeżeli ta rogówka jest nieprzezierna, soczewka nie pomoże. Tutaj było jeszcze pytanie pacjentki, która miała dobrane soczewki i nie widziała w nich z bliska. I tutaj nie wiem, ile pani, która zadawała, pani Magda, ile pani ma lat, ale bardzo możliwe, że jeżeli dobrze pani widziała w tych soczewkach dodali, a źle widziała pani z bliska, to tutaj jest problem związany z prezbiopią, czyli z sytuacją, gdzie najczęściej po 40 roku życia po prostu mamy dodatkowe okulary do czytania, które pomagają nam czytać, ponieważ nasza akomodacja jest coraz gorsza i ten problem się nasila wraz z wiekiem. Drugą możliwością jest to, że być może jest pani przekorygowana, czyli ma ta soczewki, ta moc soczewek dodali, jest za mocna i po prostu z bliska już pani akomodacja sobie nie radzi. Więc najprawdopodobniej jest to jedna z tych dwóch przyczyn. Zaburzenie akomodacji też, jeżeli mamy jakąś wadę, jeżeli to jest na przykład kombinacja astygmatyzmu z nadwzrocznością, to też tak może być, że do czytania jednak nawet po 30 roku życia, po 30 też już mogą być potrzebne właśnie przy maksymalnej korekcji okulary do czytania. I jeszcze jedna sprawa po soczewek hybrydowych. W Libermedic dobieramy soczewki miniskleralne, nie hybrydowe. Hybrydowe soczewki owszem też są dość dobrze tolerowane przez pacjentów, ale wystarczają na krócej niż soczewki skleralne. Producent twierdzi, że soczewki skleralne wystarczają na rok i najczęściej tak jest. Jeżeli ktoś bardzo nie dba, no to oczywiście na krócej, bo jeżeli się porysuje i złamie, no to trzeba ją wyrzucić, wymienić na nową. Natomiast pacjenci, którzy dbają o soczewki miniskleralne twarde, noszą je dłużej niż rok z powodzeniem i dobrze przez nie widzą. Natomiast jeżeli chodzi o soczewki hybrydowe, no to najczęściej już po kilku miesiącach, sześciu, czasami trochę dłużej, ten miękki kołnierzyk przestaje spełniać swoją funkcję, nie przylega dobrze do oka i te soczewki należy wymieniać. Także one też są oczywiście dobre, poprawiają jakość widzenia, natomiast wystarczają zdecydowanie na krócej niż soczewki miniskleralne. Może dodam tylko, bo było jeszcze pytanie, zanim przejdziemy do tych jeszcze naszych. Co ze stożkiem w przypadku, kiedy jest zaćma wrodzona? Nie tylko zaćma wrodzona, ale jeżeli jest zaćma, po pierwsze, czy zaćma wrodzona zależy, jak upośledza ostrość wzroku. Natomiast jeżeli ktoś ma stożek i ma zaćmę, czy to wrodzoną, czy to nabytą, która upośledza mu widzenie, trzeba tą zaćmę usunąć i skorygować soczewką toryczną na tyle, na ile jest to możliwe
samą właśnie wadę wzroku, a potem dodatkowo można się zastanawiać, zresztą też w jakim to wieku jest, co dalej z tym można zrobić, ponieważ metody, które oprócz laserowej korekcji, oprócz szczepienia pierścieni, tych bioringów, czy właśnie wymiany własnej soczewki na soczewkę toryczną, to jest tak, że przy soczewce, obecności soczewki własnej, przyziernej, można doszczepić soczewkę toryczną w celu dalszego wyrównania astygmatyzmu, soczewkę fakijną, tak jak soczewkę fakijną, taką właśnie soczewkę fakijną i też dodatkowo korygować. Także tych metod jest kilka i dobieramy kolejność i metodę indywidualnie do oka. Także nie uda mi się odpowiedzieć tak ogólnie dla wszystkich, bo tak się nie da. To są indywidualne dobory, jaka procedura najpierw, jaka potem, w jakiej kolejności, w jakim odstępie. Także Łukasz też wspominał po pierścieniach, jeżeli progresja właśnie u młodych osób zwykle występowała, to crosslinkowaliśmy po 6 miesiącach się zwykle crosslinkuje, bo pierścienie jest do 6 miesięcy, one się tam układają w tej rogówce, ta biomechanika tam cały czas jeszcze działa. Więc to wszystko jest indywidualnie, nie da się tak uogólnić jakby wszystkiego. Nie ma jednego rozwiązania, które będzie pasowało do każdego. Każdy przypadek jest indywidualny i każdy jest szczególny. To masz udział w soczewkach hybrydowych, Dawid. Tak, właśnie czytam. Możemy odpowiedzieć teraz, możemy na końcu, bo może się zbliżamy kilka tych pytań i odpowiemy na koniec. Tutaj pani Magda tak napisała, że ma 27 lat i nie widzi w soczewkach z bliska. No, ciężko powiedzieć na odległość, tak, jaka jest tego przyczyna. No, najprawdopodobniej to jest jedna z tych przyczyn, o których wspomnieliśmy, tak, więc problem z akomodacją w pani przypadku. No, musielibyśmy panią zbadać, zobaczyć, jaką ma pani dokładnie wadę wzroku i postarać się znaleźć jakieś rozwiązanie. Okulary progresywne, nie sądzę, okulary progresywne w stożku rogówki nie spełnią swojej funkcji. Nie skorygują nieregularnego astygmatyzmu, a w przypadku okularów progresywnych bardzo ważne jest, żeby wada wzroku była skorygowana dobrze. Nie będzie pani w nich widzieć, podejrzewam, ani do dali dobrze, ani z bliska, a także okulary progresywne odpadają w tym przypadku. Są też soczewki progresywne, ale niestety nie dla stożkowców. Tak jest. Dobrze, to może przejdziemy do kolejnego pytania. I tutaj pacjenci, u których występuje atopowe zapalenie skóry jako czynnik ryzyka stożka, to no może tutaj obciążę już panią profesor, pozwolę trochę odpocząć i powiem parę słów. Atopowe zapalenie skóry, tak jak wszystkie inne choroby alergiczne, jest uważane jako jeden z najczęstszych czynników ryzyka występowania stożka rogówki. Tutaj zdania są podzielone, czy to samo atopowe zapalenie skóry i alergie osłabiają kolagen i powodują stożek, czy to, że pacjenci, którzy cierpią na takie choroby alergiczne, najczęściej sami pocierają intensywnie oczy, bo i niestety mechanicznie indukują stożek rogówki. Osłabiają wtedy wiązania kolagenowe. W zrębie rogówki cały czas jest taki niewielki, tlący się proces zapalny. No i to niestety powoduje stożek rogówki. Dlatego u takich pacjentów warto często wykonywać kontrole okulistyczne, mapy rogówki, zwłaszcza u dzieci. No bo tak jak jeszcze dorośli są bardziej zdyscyplinowani najczęściej, chociaż nie zawsze, i potrafią się powstrzymać przed pocieraniem oczu albo stosują specjalne krople, które nawilżające i krople, które zmniejszają świąt oczu albo leczenie ogólne i mogą się powstrzymać przed tym. Najczęściej natomiast u dzieci jest z tym problem. Więc jeżeli macie Państwo dzieci albo sami chorujecie na atopowe zapalenie skóry albo znacie kogoś, u kogo objawy alergiczne są nasilone i często pociera oko, warto wysłać go do okulisty, najlepiej do takiego ośrodka, gdzie można wykonać mapy rogówki, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie zaczyna się u niego stożek.
ponieważ jeżeli ten stożek zaczyna się dopiero w jednym oku, to ktoś przez długi czas może sobie w ogóle nie zdawać z tego sprawy, tak? Będzie pocierał, aż w końcu okaże się, że na to oko widzi bardzo słabo, okulary nie pomagają, no i wtedy może być za późno. Także u wszystkich alergików i zazwyczaj jest taka zależność, że im bardziej nasilona alergia i objawy alergiczne ogólne, tym większe ryzyko wystąpienia stożka grubówki, więc na to trzeba zwracać uwagę. Pamiętajmy też, że nie każde atopowe zapalenie i nie każda alergia to zawsze będziemy mieli stożek. Nie, to nie jest tak. To jest czynnik ryzyka, czyli pocieranie i to, co Dawid mówił, dwie teorie. Natomiast na składową powstania stożka składa się właśnie ten czynnik zapalny głównie i czynnik genetyczny. Ale też nie jest tak, że te dwa czynniki muszą być razem. Może wystąpić tylko jeden czynnik. W związku z tym ta składowa patogenezy stożka jest wieloczynnikowa. Nie można powiedzieć tylko tak, ten będzie miał stożek na pewno, nawet przy mutacjach genów obecnych w stożku, to nie jest jedna mutacja, też ten stożek może się nie rozwinąć. Tak jak w przypadku raka piersi, mając gen BCRV-a, też nie każda kobieta będzie miała tego raka piersi. To jest na tej samej zasadzie. Także ważne jest, żeby zwrócić uwagę, szczególnie na dzieci, młodzież, żeby nie spały na oczach, nie z ręką w oku, nie z okiem w poduszce, nie tarły tych oczu. To jest bardzo ważne. To jest właściwie 90% osób, które się zgłasza ze stożkiem, ma jakiegoś tego typu doświadczenia. Generalnie spanie w ogóle z uciskiem oka w poduszkę też nie jest korzystna, to już nie tylko a propos stożka, ale także a propos niedokrwienia oka, progresji jaskry i tak dalej. To jest też udowodnione, więc generalnie nie śpimy z oczyma w poduszce, z rękoma w oczach, z piąstkami w oczach. Dobrze, dziękuję. Dzięki. I w takim razie przejdziemy do kolejnego pytania, które niejako koresponduje z tym, czyli rodzinne występowanie stożka, przyczyny genetyczne. Czy to prawda, że stożek często występuje, częściej występuje u dzieci, pacjentów ze stożkiem? I czy zawsze, jeżeli u rodziców ten stożek występuje, to dzieci też są skazane? Czy można temu jakoś zapobiec? I bardzo proszę o odpowiedź doktora Kołodziejskiego. Stożek grobówki ma podłoże genetyczne. Tak jak powiedziała to już wcześniej pani profesor, to nie jest tylko jeden gen i tylko jedna mutacja. Tak naprawdę nie mamy dokładnie zlokalizowanego miejsca w genomie, które odpowiada za powstawanie stożka rogówki. Natomiast wiemy również, że nawet u osób, które mają predyspozycje genetyczne do wystąpienia stożka, musi również zadziałać jakiś czynnik środowiskowy. Najczęściej tym czynnikiem środowiskowym jest właśnie pocieranie, tarcie oczu. I u osób, które mają predyspozycje do powstania stożka i u których właśnie występuje na przykład pocieranie oczu spowodowane alergiami, atopowym zapaleniem skóry, taki stożek jest bardzo wysokie, duże ryzyko, że taki stożek może powstać. Jeżeli pacjent, który przychodzi do nas na wizytę, ma zdiagnozowany stożek, przychodzi z podejrzeniem stożka rogówki, jeżeli jest to na przykład rodzic, który ma dzieci, zawsze zalecamy, żeby również zostały przebadane dzieci, ponieważ ta tendencja do powstawania stożka może się jak najbardziej dziedziczyć. Również rodzeństwo naszych pacjentów, również zalecamy, żeby poddali się badaniom takim przesiewowym. Najczęściej jest to tomografia rogówki, czyli ocena, czyli mapa przedniej i tylnej powierzchni rogówki w celu wykluczenia choroby. Także już wcześniej troszeczkę o tym mówiliśmy przy omawianiu poprzedniego pytania.
Jak najbardziej jest to choroba, która występuje rodzinnie i zawsze zalecamy diagnostykę członków rodziny, rodziców, dzieci, rodzeństw. Dodam jeszcze, jeżeli oglądają nas rodzice dzieci z zespołem Downa. Zespół Downa w większości przypadków kojarzy się właśnie ze stożkiem rogówki. I takie dzieci w zależności od stopnia sprawności mogą nam tego nie powiedzieć. Możemy tego nie zauważyć. Trafiają do nas dzieciaki z bardzo zaawansowanymi już postaciami. Także dzieci z okołoporodowym porażeniem mózgowym, które też mają tendencję do tarcia, też niestety tego rodzice nie zauważają. Także zwracam Państwu uwagę, jeżeli Państwo mają rodzeństwo czy dzieci, takie proszę przyjść, musimy te dzieci zobaczyć, bo wcześniej można im pomóc, później no niestety nie. I tutaj też myślę, że warto dodać, że to badanie dzieci to zazwyczaj nie jest jedno badanie, bo nawet jeżeli pierwsza mapa rogówki okaże się prawidłowa, to takie mapy trzeba powtarzać i obserwować, bo to, że w tym momencie nie ma cech stożka, nie znaczy, że ten stożek się nie rozwinie za pół roku, za rok, za 3 lata. On najczęściej pojawia się w okresie dojrzewania, więc, ale u osób predysponowanych genetycznie nawet wcześniej. Dlatego na jednym badaniu zazwyczaj się nie kończy. Zapraszamy pacjentów w zależności od tego, jak wygląda mapa, jak duży jest czynnik ryzyka, w jakichś regularnych odstępach czasu, żeby można było sobie porównać kolejne badania i zobaczyć, czy... Nawet co 3 miesiące. Tak. No dobrze, to dziękuję. Przejdziemy już, kończymy listę naszych pytań. Zapraszamy Państwa oczywiście cały czas do zadawania pytań na czacie. Na koniec odpowiemy na te pytania, na które jeszcze nie udzieliliśmy odpowiedzi. I teraz kolejne pytanie. Czy crosslinking MegaRide jest tak samo skuteczny jak crosslinking EpiOff, ponieważ czyli crosslinking MegaRide, czyli EpiOn ze specjalnym protokołem jest tak samo skuteczny jak crosslinking EpiOff, ponieważ można znaleźć bardzo dużo sprzecznych informacji. Tutaj bardzo proszę o odpowiedź doktora Kołodziejskiego. Crosslinking MegaRide, czyli ten, w którym nie zdejmujemy nabłonka rogówki, wykonujemy już od kilku lat i mamy swoje doświadczenia, swoje obserwacje. Wiemy, że ten typ crosslinkingu jest skuteczny. Jest skuteczny w hamowaniu progresji choroby. Natomiast zauważyliśmy po kilku latach stosowania tej metody, że nie jest to działanie tak silne i tak skuteczne jak w przypadku crosslinkingu, w którym się zdejmuje stożek rogówki. Nabłonek. W którym zdejmuje się nabłonek rogówki. Dlatego tą metodę w crosslinkingu stosujemy w tym momencie i zalecamy najczęściej u osób, u dzieci, które dużo lepiej znoszą zabieg, w którym nie ma mechanicznego zdejmowania nabłonka, nic do oka nie dotyka. U osób, które mają bardzo mały stopień zaawansowania i bardzo dobrą ostrość wzroku, na przykład mają pełną ostrość wzroku, wtedy boimy się, żeby po crosslinkingu, w którym zdejmujemy nabłonek, nie nastąpiło pogorszenie. No i u osób, u których już ten crosslinking ze zdejmowanym nabłonkiem nie jest możliwe do wykonania, czyli u takich, u których ta rogówka jest cienka. I także odpowiadając na pytanie, jest to skuteczna metoda, jest to metoda, która hamuje progresję stożka rogówki, natomiast ten crosslinking, którym zdejmujemy nabłonek rogówki, jest metodą silniejszą, bardziej skuteczną i wydaje się, że wystarczającą na dłużej. Dokładnie tak. Tutaj jeszcze pytanie jest takie, czy było coś o radzeniu sobie z efektem halo? Efektem halo, proszę sprecyzować bardziej, czy to jest stożek rogówki z halo, czy jest pan po jakichś zabiegach, czy nie, dobrze? To postaramy się odpowiedzieć.
Czy tam Dawid jeszcze mamy coś z naszych? Jeszcze jedno pytanie, które też cieszy się bardzo dużą popularnością, takie może trochę mniej stricte medyczne. Czy ze stożkiem można uprawiać sport? Jaki sport? I oczywiście kiedy można wrócić do uprawiania sportu po zabiegach? No i bardzo proszę Łukasza, żeby udzielił odpowiedzi. Oczywiście można uprawiać sport. Sport jest zawsze wskazany. Natomiast musimy pamiętać, że jeżeli mamy niewykonany wcześniej zabieg crosslinking i nie mamy zabezpieczonej robówki, powinniśmy unikać sportów takich siłowych, gdzie następuje duża praca przepony, napięcie przepony, czyli takich jak na przykład dźwiganie dużych ciężarów, ćwiczeń typu martwy ciąg, przysiady z dużym obciążeniem. Wtedy takie ćwiczenia nie są wskazane. Również ćwiczenia czy sporty, które mogą wiązać się z urazami, czyli wszystkie sporty kontaktowe, gry zespołowe, sporty sztuki walki, to wszystko w momencie, kiedy rogówka jest niezabezpieczona, wiąże się z ryzykiem właśnie urazu oka i z negatywnym wpływem tego typu aktywności na postęp choroby. W momencie, kiedy mamy zabezpieczone oko przy pomocy crosslinkingu, wtedy już mamy trochę mniej, znacznie mniej restrykcyjne podejście i pacjenci mogą normalnie uprawiać sporty, wrócić do aktywności. I odpowiadając na pytanie, kiedy po zabiegu można wrócić, najczęściej przyjmuje się, że miesiąc czasu, 4 tygodnie od wykonania zabiegu crosslinking, wtedy kiedy już nastąpi gojenie, kiedy ten nabłonek jest zregenerowany, dobrze przylega już do rogówki, do podłoża, wtedy można wrócić do uprawiania sportu. Jeżeli często pacjenci pytają również, czy może to być szybciej, no bo ktoś intensywnie uprawia sport, no to wtedy mówimy, że no tak minimum 2 tygodnie od zabiegu trzeba odczekać, zanim wróci. Potem powoli można wracać do tych aktywności sportowych. Tutaj widzę, że jest o tym efekcie halo. Jest pan po crosslinkingu, panie Michale, ze zdejmowanym nabłonkiem. No, sam crosslinking nie zmniejszy halo, ale być może, wszystko zależy od tego, jak ten stożek u pana wygląda, może można wykonać jednak jakąś laserową, dokorygowanie laserowe, zmniejszenie aberracji, bądź doszczepienie pierścieni. To jest to, bo jeżeli sam efekt halo bez jakichś procedur, to nie bardzo jest jak pomóc sobie z tym. Czasami stosowanie leków zwężających źrenice może nam pomóc w tym, ale no też tak można sobie poradzić. Natomiast to wszystko też zależy, bo być może można panu pomóc jeszcze w czymś. Ja tutaj a propos efektu halo jeszcze wrócę do pytania, które było zadane wcześniej. Tam pani pytała o efekt halo w soczewkach, który także pojawia się wieczorem. No niestety to jest związane z tym, że wieczorem mamy szerszą źrenicę, więcej ta strefa optyczna, przez którą wpadają promienie światła do naszego oka, jest większa, no i niestety trafia na te nierówności spowodowane ze stożkiem i ciężko jest to skorygować. No i tak jak pani profesor mówiła, tutaj ewentualnie mogą pomóc krople zwężające źrenice, no ale one też mają taki minus, że mniej światła wpada wtedy do oka, więc to widzenie wieczorem może nie być takie kontrastowe. A jeszcze odpowiedz na pytanie, po jakim czasie od zabiegu crosslinking można zakładać soczewki? Tak, no to też oczywiście zależy jakie soczewki kontaktowe, także i po jakim crosslinkingu, czy po zdjęciu, czy po crosslinkingu ze zdjęciem nabłonka, no bo wtedy zakładamy soczewkę opatrunkową. Także na razie czekamy oczywiście, żeby się oko zagoiło, no ale powiedzmy, że już oko jest zagojone, czyli minął miesiąc, także twarde można już spokojnie po miesiąc, dwa od wykonania zabiegu crosslinking. Tak, czekamy na pełne zagojenie
i wtedy możemy stosować, już dobierać twarde soczewki. Nawet lepiej, bo one troszeczkę będą ten efekt utrzymywać, tak? Powodować jeszcze dodatkowo delikatne spłaszczenie rogówki. Tak, widzę. Przechodzimy już do pytań tutaj na Tak, tak, już odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, które... No to idę tutaj w dół. Tak, jest pytanie, myślę, o ciekawe pytanie o ciążę. Mhm. Widziałem zaraz je dokładnie. Na końcu było. Mhm. Tak, zaraz, bo tutaj pani pytała, czy... Kiedy można zajść w ciążę chyba, tak? Tak. Po jakim czasie po zabiegu crosslinking można zajść w ciążę? No to jest właśnie ten miesiąc taki, o którym się mówi, że to jest pierwszy ten moment takiego powstania blizny, bo o co chodzi w crosslinkingu? Zwiększenie ilości połączeń pomiędzy włóknami kolagenowymi, czy tak naprawdę powstanie jakiejś blizny tam dodatkowo. Więc to jest mniej więcej miesiąc od zrobienia crosslinkingu. Myślę, a propos ciąży, częste pytanie, czy stożek rogówki jest przeciwwskazaniem do porodu siłami natury. No i tutaj jest obecnie dość bardzo jasny konsensus położniczo-okulistyczny. To wszystko zależy od grubości rogówki i od stopnia zaawansowania stożka. Proszę kontynuować. Nie, to ja chciałam dalej, więc dokładnie. No chodzi o to, że jeżeli rogówka jest cieńsza niż 400 mikronów, wtedy poród siłami natury jest niewskazany, natomiast jeżeli jest grubsza, jak najbardziej jest wskazany, no znaczy nie ma przeciwwskazań okulistycznych do tego. Natomiast oczywiście warto, jeżeli Państwo wiecie, że macie stożek rogówki, mimo wszystko przed ciążą zabezpieczyć crosslinkingiem. Tak jak wspominał wcześniej dr Kołodziejski, taki wysiłek fizyczny związany z parciem może powodować progresję stożka. Czy wykonanie crosslinkingu uniemożliwia wykonanie w przeszłości innych metod leczenia stożka? Nie przeszkadza. Można powiedzieć wręcz przeciwnie, że właśnie od tego często zaczynamy. Najpierw wykonujemy zabieg crosslinking i potem możemy przechodzić do kolejnych metod leczenia czy korekcji. Mhm. Czy można zniwelować efekt halo po zabiegu topo-guided plus crosslinking? To wszystko zależy, jaka jest grubość rogówki, jak wygląda. Być może można zrobić, jeszcze jest wystarczająca grubość rogówki, żeby zrobić, dokorygować po prostu same aberracje wavefront. Corneal wavefront, więc być może. Poza tym też kwestia, na jakim obszarze był robiony ten zabieg, czy obszar, tak zwana strefa optyczna była mała, bo Państwo zwykle mają szerokie źrenice stożki i laser, którym dysponujemy, ten typ lasera jest jedyny, który ma najszersze możliwości korygowania właśnie szerokich źrenic. Inne lasery tego nie mają, więc być może tutaj coś jeszcze można podziałać. Tak, jeszcze jest pytanie od pana Michała. Jakie są nadzieje na normalne widzenie ze stożkiem? Co mogą przynieść nowe technologie i nad czym teraz pracuje stożkowo-naukowy świat? Tutaj gdzieś to było. To jest, jeżeli chodzi o przeszczep, to już została wykonana sztuczna rogówka, która niweluje powstanie odrzutu przeszczepu. To jest taka najnowsza metoda, jeżeli chodzi o przeszczepy. Jeżeli chodzi o w ogóle to inżynieria genetyczna w przypadku stożka rogówki. Jeżeli myślą Państwo o komórkach macierzystych, to proszę zapomnieć, w stożku rogówki zupełnie nie ma takiej możliwości. Poza tym podawanie niezróżnicowanych komórek macierzystych do oka czy do żyły w celu leczenia schorzeń oczu jest absolutnie niewskazane, bo mogą się zróżnicować do nowotworów. Jedynym zatwierdzonym
preparatem, ale to nie w stożku, tylko po oparzeniach, w bielmach. To jest tak zwany holoklar, to jest preparat, który jest z własnych hodowanych komórek rąbka rogówki. Czy coś jeszcze? Myślę, że będą powstawać też następne rodzaje pierścieni i tutaj będą tego typu próby. I jak na razie, czy coś jeszcze żeście słyszeli, że coś jest? Znaczy, no tutaj, jeżeli chodzi o laserowe korekcje w stożku rogówki, to w dalszym ciągu udoskonalanie metod indywidualizowanych typu corneal wavefront lub nawet ocular wavefront, czyli biorących pod uwagę aberracje czy zaburzenia przechodzenia fali świetlnej przez cały układ optyczny oka. I to jest ta przyszłość. Natomiast jeżeli chodzi również o diagnostykę stożka, no to teraz zaczyna być zwrot w kierunku badań przy użyciu OCT, czyli optycznej koherentnej tomografii komputerowej przedniego odcinka oka, która daje coraz doskonalsze, coraz dokładniejsze obrazy, możemy oceniać progresję, kształt rogówki, grubość nabłonka. To wszystko idzie w takim bardzo kierunku coraz bardziej dokładnych badań, coraz bardziej powtarzalnych. Powiązanie z mapą. Mhm. Tak, i coraz bardziej indywidualizowanych zabiegów. Myślę, że jeżeli chodzi o pacjentów już dorosłych ze stożkiem, którzy mają zaćmę, też są prowadzone wysiłki, żeby wyliczanie soczewek wewnątrzgałkowych było jak najbardziej trafne. To jest dosyć trudne w stożku i to też nie polecam tak rutynowo tego, jeżeli ktoś ma zaćmę, żeby rutynowo to ktoś robił, kto jakby nie zajmuje się tym problemem, bo można mieć bardzo duże błędy. Jeszcze soczewki pani Magda, w tym gorszym oku mam szczepioną połówkę Intaxa, czy to może również uniemożliwia dobranie okularów? Nie, po prostu chyba miała pani tych okularów do czytania, tak? Rozumiem. Tak, to jest pani. To po prostu trzeba spróbować dobrać okulary do bliżej. Ewentualnie sprawdzić, być może jest przekorygowana, jest za duża moc soczewki, tak, i niemożliwa czytanie z bliska. Zdaje się, pan Robert chyba mówił, że soczewki twarde wypadają. Pytanie, jakie twarde? Najprawdopodobniej te rogówkowe, bo one są nieprofilne. Tak, i tak jak mówiłem wcześniej, proponuję te soczewki minisklerane. One, jeżeli są dobrze dobrane, nie wypadają. Natomiast oczywiście bardzo rzadko się zdarza, ale się zdarza, że nie można dobrać soczewek. Także kształt oka jest taki, że nie jesteśmy w stanie skorygować. I po prostu no są niektórzy pacjenci, którzy nie tolerują soczewek, ale to są rzadkie przypadki. Tutaj jeszcze a propos soczewek jest jedno pytanie. Pana Krzysztofa, tak? Tak, że znaczy było pytanie wcześniej, że widziałem pana Krzysztofa, że ściąga soczewki wieczorem i oczy bardzo swędzą. Tutaj może być kilka przyczyn. Pytanie, jakie to są soczewki twarde, czy twarde rogówkowe, czy skleralne. Oczywiście nie pocieramy oczu. Co prawda to pocieranie takie delikatne nie indukuje stożka, więc delikatnie sobie można przetrzeć. Ważne jest, żeby mocno oczu nie pocierać. Druga sprawa, być może ma pan jakąś komponentę alergiczną albo nasilony zespół suchego oka. Trzeba zobaczyć, czy nie włączyć jakiejś farmakoterapii, kropli nawilżających jakichś lepszych albo być może jeszcze jakichś innych na receptę, żeby ten efekt zniwelować. Czy kwalifikacje do lasera można zrobić bez procedury, miesiąc bez soczewek, to dla mnie trudne. Tak, można zrobić. Wiemy, że to trudne. Natomiast może się okazać, że będziemy prosić, żeby jednak ten miesiąc wytrzymać, bo to wtedy polepsza rokowanie co do wykonanego zabiegu. To wszystko zależy od rodzaju zabiegu, także, ale można. Możemy spróbować też w takich przypadkach z jednym okiem najpierw, czyli pacjent zdejmuje soczewkę z jednego oka, badamy, wykonujemy zabieg, potem drugie oko, więc to też jest jakieś rozwiązanie.
Można przyjść na taką wstępną wizytę, prawda, z soczewkami jeszcze. Wtedy wstępnie można ocenić, czy pacjent się nadaje i ewentualnie do jakich procedur, a później już przed taką ostateczną kwalifikacją będzie nie chodził w soczewkach. Ty chyba jeszcze pan Krzysztof zadał, doprecyzował to swoje pytanie. Czy po krosie nie ma problemu, żeby zrobić ring lub laser i jaka jest kolejność? No tam doktor Kołodziejski odpowiadał już na to pytanie, ale może jeszcze przypomnisz, jaka jest kolejność. Tak jak wcześniej mówiłem, tak, że po wykonaniu zabiegu crosslinking jak najbardziej możemy wykonać laser, oczywiście jeśli są odpowiednie warunki, jeżeli oko, rogówka jest odpowiednio gruba. Czy tutaj jest pytanie również o ringi? Ringi również po crosslinkingu są możliwe do wszczepienia. Natomiast tylko pamiętać o jednym. Tak, tak jak wcześniej pani profesor mówiła, no trochę odwrotną kolejność stosujemy. Najpierw szczepiamy ringi, potem wykonujemy crosslinking. No ale jest to możliwe. Jest możliwe w przypadku, jeżeli najpierw wykonujemy pierścienie, biopierścienie szczepiamy, to wtedy ta rogówka jest jeszcze bardziej plastyczna. Jak jest po crosslinkingu, ona już tak bardzo się nie ugnie, ale trochę tak. Mniejsze efekty są po prostu. Kto u nas podjąłby się doboru okularów do bliżej dodali bądź jednej pary, tak jakby widziała, bo każdy jak słyszy stożerków i od razu udaje, że chyba tu nie ma. No nie, to nie u nas. Zapraszamy. U nas możemy dobrać. Możemy dobrać, tak. Doktor Opala, doktor Dawid Wiącek, doktor Kołodziejski. Możemy próbować dobrać okulary. Czy przed zabiegiem crosslinking także wskazane jest, aby chodzić bez soczewek twardych? Tak, to już wspominaliśmy o tym przed chwilą chyba. Właśnie, że to, co doktor Kołodziejski mówi, że można zjąć z jednego oka. Trzeba tak, a można spróbować przyjść na wstępną wizytę w soczewkach i zobaczymy, co da się zrobić i wtedy proszę pamiętać, że to nie jest jedna wizyta tylko. To jest też przed crosslinkingiem, więc jeżeli to są często też chcemy, żeby pacjenci nawet nie zdejmowali. Tak, nawet nie zdejmowali soczewek, bo chcemy po prostu wykonać ten zabieg, utwardzić rogówkę w takim kształcie, jakim jest. To już też wspominaliśmy. Tak, już mówiliśmy o tym przy wnoszeniu soczewek kontaktowych. Tak, bo może tutaj jeszcze uściślimy, bo żeby nie było niedopowiedzeń, że co innego sam crosslinking, a co innego crosslinking z laserową korekcją wzroku i w ogóle co innego laserowa korekcja wzroku. Także jeżeli wykonujemy sam crosslinking, twarde soczewki oczywiście, nawet niekoniecznie musimy zdejmować. Natomiast jeżeli to jest crosslinking łączony z laserową korekcją wzroku, wtedy ważne jest, żeby ta rogówka miała swój naturalny kształt, a nie zmodyfikowany przez soczewkę, dlatego wtedy jest wymagane ściągnięcie soczewki przed kwalifikacją do zabiegu. Chyba żeśmy odpowiedzieli już na wszystkie pytania. Jeszcze pani Ewa pyta, są jakieś krople do oczu wzmacniające, tylko proszę uściślić, co mają wzmacniać, bo są nawilżające, tak, natomiast kropli wzmacniających, żeby lepiej widzieć po nich, no to takie witaminy do oka. Tak, tak. Są, owszem, to jeżeli pacjenci mają jakieś nasilone zaburzenia związane ze zespołem suchego oka, to odpowiednie nawilżanie, odpowiednie leczenie tych zaburzeń poprawia w jakimś stopniu widzenie. Natomiast to nie są jakieś dramatyczne zmiany, na przykład taki efekt widzenia za mgłą, który przechodzi po szybkim pomruganiu powiekami jest jednym z objawów zespołu suchego oka i to owszem można kroplami starać się leczyć, natomiast nic innego. Po jakim czasie od zabiegu topoguided można dobrać okulary soczewki? Najwcześniej to są 3 miesiące, te pierwsze takie można dobrać, natomiast uważa się, że pół roku to już ten proces jest już prawie zakończony i wtedy można dobrać okulary albo soczewki. Ale pierwsze można po 3 miesiące. Tylko trzeba się liczyć z tym, że być może trzeba to będzie zmienić. Nowe dobre płyny do twardych soczewek używają Concord, Kazierze Fatalną, teraz innego płynu, Many Care, Pure. Jest dużo lepiej, ale może są jeszcze lepsze płyny. Dawid, to ty jesteś soczewkowy. Jeżeli chodzi o manicure, jest jak najbardziej w porządku. Też
jakby te płyny są indywidualne, jeżeli chodzi o pacjenta, bo są i też zależy, jakich soczewek pan używa, bo są takie soczewki, u których jest problem z warstwą lipidową, czyli ta taka tłuszczowa składowa filmu łzowego osadza się na soczewkach. Ciężko jest to zmyć. Wtedy są takie płyny, którymi można rozpuścić tą warstwę lipidową. Natomiast jeżeli są pacjenci, którzy są uczuleni na inne płyny, także ten manicure jak najbardziej myślę, że jest w porządku. No tutaj zazwyczaj ja proszę pacjentów, podaję kilka płynów i żeby sobie sami wypróbowali, bo one są naprawdę dobre, działają w większości na podobnej zasadzie i jeżeli są jakieś problemy, tak, to wtedy staramy się je rozwiązać. Najczęściej tutaj jest problem z warstwą lipidową. Także... Tutaj o myjki pan pyta, ultradźwiękowe. Czy jest sens też kupić i używać progentu? Ja myślę, że te myjki ultradźwiękowe jeszcze się nie spotkałem, żeby pacjenci w taki sposób czyścili soczewki z osadów. Tutaj można spróbować, jeżeli chodzi o te osady lipidowe. Jakiś jeszcze myślę, dodatkowy że może produkt. Pan wypróbować, ale bo jakby ultradźwiękowo wiadomo, lepiej się wszystko tam usuwa, ale nie jestem przekonana, nie wiem jak to zadziała na same soczewki. No myślę, że tutaj nie powinno, bo te myjki mają niewielką siłę. Także te soczewki się nie powinny odkształcać. Może to jest dobry jakiś pomysł. Natomiast tutaj przyznam szczerze, że żaden z moich pacjentów tych myjek nie używa. Mhm. My też do czyszczenia soczewek nie używamy myjek, także tutaj nie mam doświadczenia. Ale jak będzie pan miał doświadczenia, to bardzo proszę się podzielić z nami. Tak jest. Coś ciekawego może być następnego. Chyba nie mamy już pytań. Tak, Dawid? Tak, nie widziałem, żeby jakieś jeszcze się pojawiały. Myślę, że jaki płyn polecają w takim razie do używania warstwy lipidowej? To ja zaraz, bo tej nazwy dokładnie nie pamiętam, panu wyślę, dobrze, chwileczkę. Albo proszę napisać mi nawet wiadomości prywatnej swój kontakt i ja się do pana odezwę. Myślę, że już przekroczyliśmy też czas naszego webinaru, ale tyle było pytań, że chcielibyśmy właśnie na wszystkie odpowiedzieć. Myślę, że nam się, mam nadzieję, że nam się udało, to Państwo ocenią. Jak są jeszcze jakieś dodatkowe, zapraszamy do spotkania LiberMedic. Tam, jeżeli chodzi właśnie o pytania i o stożki, to zajmuję się tym ja, doktor Kołodziejski, doktor Biącek, doktor Monika Gałecka, no niestety nie mogła dzisiaj z nami być w webinarze, i doktor Opala, także pokierujemy Państwa do odpowiedniego specjalisty. Myślę, że następne webinary będą wkrótce, będą dotyczyć już laserowej tylko korekcji wady wzroku, będą dotyczyć zaćmy, soczewek używanych w zaćmie, będą dotyczyć siatkówki, także myślę, że pełen zakres naszej działalności, pełen takie informacje, tak jak Państwo też zadają pytania, myślę, teleporady tak zwane w przyszłości, także zapraszamy do spotkania z nami face to face. Także dziękujemy bardzo. Czy Dawid jeszcze masz coś do dodania? Ja dziękuję. Dziękujemy bardzo Państwu. Zapraszamy do następnych webinarów. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia.